Witajcie. Mamy poranek 29 czerwca. Wy być może odsłuchacie to w innym dniu. Trochę nie było mnie na kanale, ponieważ musiałam wyjechać i pozałatwiać swoje sprawy w Polsce. Postanowiłam nagrać podcast taki o tym, co dzieje się teraz w moim wnętrzu. Dziś rano, wstając z łóżka, zastanawiałam się, co zrobić najpierw. Muszę ogarnąć trochę swoje papiery, ale chętnie wysłuchałabym jakiś filmik ulubionych youtuberów. Potem naszła mnie myśl, że powinnam zajrzeć do pierwszego tomu Podróżników Ashayana Dina, bo czytałam go kiedyś, o czym świadczą podkreślone zdania i notatki, ale w głowie niewiele mi zostało. Idąc do kuchni z zamiarem zrobienia sobie świeżego soku z selera naciowego, powiedziałam pod nosem: i tak nie poznasz prawdy. Możesz jedynie poznać jej ułamek i to w zniekształconej formie. Zaraz, ja to powiedziałam? Chyba podświadomość dała mi jakiś znak. Robiąc sok, zastanawiałam się nad tym. W głowie zadźwięczały mi myśli z Biblii. Poznacie prawdę, a ona was wyzwoli. Czym jest prawda? O jaką prawdę tu chodzi? Przyznam, że czuję w sobie jakiś przymus poszukiwania, wciąż nowe książki, programy. I jak człowiek by się nie starał, nigdy nie będzie na bieżąco. Bo przecież trzeba zarabiać, chodzić do pracy, robić zakupy, sprzątać mieszkanie. No i spać też czasem trzeba. W związku z tym, że kanał zajmował mi wiele czasu, odczułam dyskomfort, że przez czas, który temu poświęcam, sama nie rozwijam się tak, jakbym chciała, tak jakbym mogła. I myślę, że przygotowanie filmiku zajmuje tyle czasu, a potem ile mogłabym przeczytać czegoś dla siebie w tym czasie. O co w tym wszystkim chodzi? Mam znajomych, u których widzę podobne objawy. Nazwałabym to frustracją niewiedzy. Krąg znajomych interesujących się podobną tematyką. Wymieniamy się tytułami książek, linkami do programów, rozmawiamy i nagrywamy swoje spostrzeżenia i myśli na Messengera czy WhatsAppa. Ale czy to wszystko ma sens? Spoglądam na innych ludzi, tych, których zwykliśmy określać śniącymi, którzy nie chcą się przebudzić, tych, którzy są mocno związani z materią, ze światem 3D. Czy im ten brak duchowej wiedzy przeszkadza w życiu? Ja, zaczytana od lat, nie mogę zmobilizować się, by wyjść gdzieś, bo szkoda czasu. Sport. Duch jest ważniejszy niż ciało. Kontakty socjalne. No i o czym ja będę z nimi rozmawiać? Chyba mam problem. Stałam się zbieraczem wiedzy. Z każdą nową książką, z każdym nowym programem wydaje mi się, że dogonię prawdę, że czyha ona tuż za rokiem. Wydaje mi się, że cieni mnie jakiś jeden krok. Ale do czego tak naprawdę? Mój kolega Marcin Precki przypomina mi wtedy o pytaniu, które jest dzwoneczkiem pobudki. Monika, a po co ci to? No właśnie. Po co mi to? Po co mi kolejne książki, zagmatwane filozofie, nowe teorie, nowa wiedza, która powinna przynieść ukojenie? Za czym moja dusza tak naprawdę tęskni? Cisza. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Jestem w trakcie lektury książki Alchemia Duchowego Rozwoju, autorstwa Jarosława Gibasa. Jakim zaskoczeniem było dla mnie to, co autor trafnie opisał, dokładnie to, co czuję i stan, w jakim jestem. Poszukiwanie wiedzy to jak kolejne drzwi. Może za tymi drzwiami czeka mnie spełnienie, ukojenie, szczęście, poznanie, prawda i co tylko. Tylko, że ja nie przechodzę przez te drzwi. Mogę nawet trzymać klucz w ręce. Ale co z tego, gdy ich nie otwieram i przez nie nie przechodzę? Te drzwi to kolejne książki, programy, nowe tematy do dyskusji.
czy nie staliśmy się przypadkiem zbieraczami wiedzy, a czy nie powinniśmy stać się jej wykonawcami? Może to jest moją lekcją. Przekręć klucz, Monika. Przejdź na drugą stronę. Gromadzenie wiedzy może dawać złudne uczucie kontroli. Wiem, to myślę, że nie dam się zaskoczyć, że będę przygotowana. Przygotowana na co? Nie da cię zaskoczyć. Czemu? Cisza. Znowu brak odpowiedzi. Skoro nie wiesz, to na co ci to? Coś mi się wydaje, że moja podświadomość i świadomość mają chętkę na małą konfrontację. Miejmy nadzieję, że te France nie pokłócą się i nie spaprzą mi humoru, bo mam kupę rzeczy dziś do ogarnięcia i nie mam ochoty na ich kłótnie. Halo? A kto to znowu powiedział? Piesok. Za oknem właśnie przyjeżdża śmieciara, co sprowadza mnie do 3D. No tak, drugi dzień, a ja dalej nie rozpakowałam się z podróży. Wczoraj byłam na kijkach z przyjaciółką, która chodzi już od kilku miesięcy i schudła 18 kilo. Pozdrawiam Agnieszkę. Ja szczególnie nigdy nie dbałam o figurę czy o wygląd, ale ze względów zdrowotnych i wyrzutów upierdliwej podświadomości postanowiłam zrobić krok. Biodro pobolewa, ciężar ciała daje mi poczucie dość kiepskie. A w końcu ciało to pojazd dla mojej duszy. Ostatnio naprawiałam samochód. Stary grat, ale jeździ. I może zewnętrznie poobijany, ale dbam, aby wewnętrznie miał wymianę części oleju, filtrów. Patrzę w lustro. Na szczęście żadnej części nie trzeba jeszcze wymienić. Ale skrzypi w stawach, więc przyda się trochę suplementacji kolagenem i kwasem hialuronowym. Tak na tą kiepską mobilność trochę regularnego sportu i rozciągania. Zardzewiałam. Zagarażowałam się na amen. Przykry widok. Siadam znowu za biurko i piję sok z selera. Ewidentnie stoję na jakimś rozdrożu. Problem w tym, że nie ma tam żadnego znaku drogowego. Wybory są cztery. W prawo lub w lewo. Mogę się cofnąć. Póki co trwam w czwartym wyborze. Stoję i się gapię. Bezruch. Bezruch to też wybór. Głośno jest o tym, że teraz są wybuchy na słońcu, że fale Schumana szaleją, że spływa na nas światło i wibracje, co mają nas odblokować. No to ja poproszę o to światło. Taką mocną, skondensowaną wiązkę. Niech mnie pierdolnie zdrowo. Czekam. No dobra, nie musi być taka silna. Może być taka jak dla wszystkich. Była wiązka? Promyczek? Za okna dobiega mi rumor jakichś prac budowlanych. Kończę pić sok selera. Nawet nie jest taki gorzki. Zielony glut. No to na zdrówko i siup do dna. Le. O czym tu ja gadałam? A no tak, o duchowości. Nie idzie być tylko duchowym, skoro się żyje w ciele. Ciało i duch. Nie chce mi się o tym myśleć. Zastanawiam się, dlaczego mi się nigdy nie chciało schudnąć. Nie, że nie mogłam. Mi się tak nigdy naprawdę nie chciało chcieć. Totalny zlew. Owszem, mówiłam czasem do koleżanek, że chciałabym, ale tak naprawdę było mi to zawsze obojętne. Chyba jestem dość nietypowym babolem. Monika, po co ci to? Słyszę pomruk Prackiego z tyłu głowy. Bo fajnie jest się czuć zdrowym, sprawnym, pełnym energii. No kurka, wałki babka miała. Moje ciało mnie ogranicza. W dupę jeżę. Kisnę za książkami i w trumnę się nie zmieszczę, jak zejdę. No tak, mam wymówkę, że mogą mnie zjarać jak kojtne. Ale dosyć, bo wyobraźnia już podsyła mi skwierczące obrazy. Sok selera. Kuźwa, już wypiłam.
Idę sobie zrobić kawę i zaraz wracam. Jestem. O czym ja tu gadałam? A tak, ciało i duchowość. Wszystko jest ok, kiedy jest zachowana równowaga między ciałem i duchem. Wszystko jest ważne. Gdy fiksacja na ciele, na figurze i na zdrowiu przeważa na szali, to cierpi duch. I chciałoby się sparafrazować przysłowie: pięknym ciele, tępy duch. A gdy tylko myślimy o duchu, pani Freud, to cierpi ciało. I to twój przypadek, moja droga. I jakie przysłowie tu wymyślisz? Słucham, że jak? No, jaką parafraskę strzeli twój lotny umysł? Czy mogę poprosić o inny zestaw pytań? Zamyśliłam się. Kawa mi wystygła, ale od lat popijam zimną, bo mam od lat nawyk zamyślania się. Dużo się mówi o wznoszeniu ostatnio, do przejścia w 4 czy w 5D. Wznoszenie. Nie wiedzieć czemu mam obraz unoszących się kolorowych balonów, lecących w górę w stronę błękitnego nieba z białymi ślicznymi chmurkami. Moja twarz zadarta w górę, oglądająca ten cudny widok. No ja się raczej nie wzniosę. Choć jest to duchowe zdarzenie, to mimo to nic nie mam w wyobraźni jak własne ciało, którego grawitacja ściąga w dół. A u moich nóg widzę przywiązane kamienie. Duch się wyrywa, ale ciało stało się pułapką. Śnię na jawie. Czy mój krok, by otworzyć w końcu te drzwi? Czy to krok, by pójść naprzód w którąś ze stron? Czy nadszedł czas, by pokonać własne ograniczenie i własną słabość? A jeśli tak, to co będzie następnym krokiem? W szufladzie leżą od lat notatki. Mam notatki do dwóch książek, które chciałam zawsze napisać. Czy to ten czas? Czy uda mi się otworzyć te drzwi? Duchowa podróż być może jest drogą z powrotem. Może będzie lepiej się cofnąć. Czyż prawdziwa duchowość nie jest drogą do siebie, do swego wewnętrznego źródła? Czy nie nadszedł czas, by przestać szukać na zewnątrz, ale zmienić wektor ku sobie? Chyba już mam odpowiedź. Cóż, czas pokaże, czy była właściwa. Trzymajcie za mnie kciuki. Pozdrawiam was serdecznie. Monika.